To cześć i czołem, witam was serdecznie. Dzisiaj kolejna porcja komiksów do pokazania. A tak prawdę mówiąc, to nie o komiksy się rozchodzi, tylko o te obwoluty, bo w środku mamy najzwyczajniejszą w świecie wielką kolekcję komiksów Marvela. Widzicie, znalazłem na Facebooku gościa, który się zajmuje robieniem takich obwolut. Postanowiłem, że sobie spróbuję. No bo to, wiecie, kolekcje mają to do siebie, że nie połączysz ich za bardzo z niczym innym, tak? Muszą stać obok siebie. No i jeśli na przykład, tak jak w tym przypadku, mamy na przykład dwa tomy Zimowego Żołnierza, no to jak postawimy obok siebie na półce, no to jakiś wychodzi taki miszmasz, nie wiadomo o co chodzi, tak? No i do tego, no zobaczcie, to wygląda po prostu fantastycznie. Stawiacie sobie na półkę i no po prostu marvelowskie wydanie komiksów, no nie? Także naprawdę świetnie to wygląda. Co do obwolut, są naprawdę świetnej jakości. Świetnie zrobione. Przyjechały do mnie od razu z pozaginanymi grzbietami, także no idealnie pasują do grzbietu komiksów. Naprawdę świetna robota. Oczywiście w opisie filmiku będzie link do fanpage'a Piotrka. No, wejdźcie, zobaczcie, może się na coś skusicie, jeśli macie wielką kolekcję komiksów Marvela. Oczywiście nie tylko kolekcja Marvela, także superbohaterowie Marvela i wielka kolekcja komiksów DC. Tam w ofercie możecie znaleźć obwoluty na komiksy z tych kolekcji. Teraz zobaczmy, jak wygląda mniej więcej ta cała obwolutka. Tak jak mówię, jakość jest naprawdę w porządku. Papier gruby, taki twardy, naprawdę solidny, powinien naprawdę długo wytrzymać. Jeśli chodzi o druk, to też naprawdę jest bardzo dobrze. Dla porównania mam tutaj obwolutę z Deluxów. Czyli na taki, można powiedzieć, oryginał. Jakie różnice? No oczywiście, jeśli tak pojeździcie palcem, no to Deluxy są bardziej śliskie, tak? No tak, bardziej błyszczące, lśnią bardziej. Ale wiadomo, no wiecie, no to jest oryginalny wydruk, już taki specjalnie przygotowany do tego. Nie wiem, różni się papierem, jakimś podkładem, tuszem. Bóg jeden wie czym, może po prostu droższa taka obwoluta jest. Ale jeśli się popatrzy tak, no tak normalnie, z boku, położyć komiks ten koło tego i popatrzeć, dla mnie nie ma żadnej różnicy. Naprawdę świetna robota. Zresztą zaraz ubierzemy. Jeszcze tylko pokażę, jak się właśnie ubierają te komiksy. Jak widzicie, no, po prostu no, bezproblemowo. No, jak oryginalna obwoluta. Pyk. Pyk. Nie ma żadnego problemu. Naprawdę fajnie to wygląda. No i tak jak widzicie, jeszcze w dodatku komiksy koło siebie naprawdę fajnie wyglądają wtedy. Stawiacie na półkę i po prostu macie komiksy Avengers kontra X-Men, Hulk, Kapitan Ameryka, Zimowy Żołnierz i zaraz chwilę tylko wsadzę. I teraz koło tego położymy DC odrodzenie. Dla mnie praktycznie rzecz biorąc nie ma wielkiej różnicy. Naprawdę świetnie zrobiona obwoluta. I teraz tak. Jeśli chodzi o cenę, płacicie dyszkę.
za sztukę. Nie jest to dużo. Z Piotrkiem jest naprawdę świetny kontakt. No bezproblemowo, w każdej chwili możecie się z nim skontaktować. On od razu odpowiada. Jeśli chodzi o te obwoluty, na przykład jeśli nie będzie w jego ofercie jakiejś, którą chcielibyście mieć, to bez problemu wystarczy z nim pogadać i po prostu zrobi. Wyślę wam nawet projekt takiej obwoluty. A to na przykład tak było z Avengers kontra X-Men. Nie miał tego w ofercie. No, dla mnie to naprawdę bardzo ważne komiksy. Bardzo mi się podobają. Dlatego postanowiłem, że no zapytam się, czy nie będzie problemu zrobić takie obwoluty na X-Men. No, oczywiście bezproblemowo. Już na drugi dzień był projekt obwoluty. Proszę bardzo, do druku. Jedyne, co ja musiałem zrobić z mojej strony, troszeczkę pracy, to pomierzyć grzbiety. No jak widzicie, wyszły mi te pomiary całkiem nieźle. I no, dosłownie parę dni, paczuszka do domu. Naprawdę fajnie zapakowana. Nic się nie pogniotło. Nic się nie zniszczyło. Tak jak widzicie, wszystko naprawdę w porządku, super wygląda. Co jeszcze mógłbym powiedzieć? W sumie to tyle. No, szukałem bardzo długo właśnie obwolut na wielką kolekcję komiksów Marvela. Mamy naprawdę w tej kolekcji jest naprawdę bardzo dużo fajnych komiksów, które zasługują na to, żeby dobrze je wyeksponować. Żeby to naprawdę fajnie wyglądało. No, proszę bardzo, tak to w środku wygląda, jeśli ktoś jeszcze nie widział. Tyły oczywiście też naprawdę z tyłu bardzo fajnie wygląda. Mamy napisane, co się znajduje w danym tomie. Oczywiście tak mniej więcej treść. Przód też mi się naprawdę bardzo podoba. To oczywiście autorzy. No, grzbiety są naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Także naprawdę świetna robota. Teraz sobie możecie postawić takie trzy tomy obok siebie na półce. Wyglądają naprawdę świetnie. Wystarczy wejść na fanpage Piotrka, zobaczyć, popatrzeć. Może się na coś decydujecie. Jeśli chcecie wyeksponować swoją kolekcję troszeczkę inaczej. Jeśli się wam już znudziła cała ta cały ten rysunek na grzbietach i chcecie mieć komiksy, które są od siebie oddalone czasami o 5 numerów koło siebie, proszę bardzo, tak to właśnie wygląda. Moim zdaniem naprawdę fantastycznie. A może bym jeszcze pokazał, jak Wielka Wojna Hulka wygląda w środku. Oczywiście John Romita Jr., także nie spodziewajcie się jakiejś rewelacji. Ale komiks naprawdę świetny. Tutaj Hulk bezwzględnie rozprawia się ze wszystkimi bohaterami. No po prostu jest tak wściekły, że jest nie do pokonania. Nawet Wielki Sentry pada pod naporem jego ciosów. Że naprawdę świetny komiks. No i teraz wygląda też świetnie. Naprawdę fajna, fajna pierwsza strona. Jakby co do wyboru macie trzy różne. No i Zimowy Żołnierz. Dobra, mam nadzieję, że filmik całkiem ciekawy. No mnie by na pewno zainteresował, bo tak jak mówiłem, od roku, może nawet więcej niż rok, szukałem właśnie tego typu oferty
Sam coś tam kombinowałem, ale jestem. Jest to po prostu komputer i wszystkie te programy to nie dla mnie. Więc no, oferta Piotrka jest naprawdę świetna. Kontakt z nim jest naprawdę doskonały. Normalny facet, z którym można obgadać sprawę. Zrobi, pokaże, wyśle, nie ma problemu. No jakby co, to zapraszam. W tym filmiku tyle. Jeszcze może jakieś takie drobne obwieszczenie. Będę robił już niedługo topkę komiksów. To będzie moja taka topka komiksów, które przeczytałem w 2018 roku. W większości to będą komiksy, które kupiłem w tamtym czasie. Nigdy dotąd nie robiłem takiego filmiku, i muszę wam powiedzieć, że wybrać załóżmy 5 komiksów, które ci się najbardziej podobały, albo które zrobiły na tobie największe wrażenie, albo nie wiem, mają najlepszą treść, najlepsze rysunki, no w ogóle wybrać top 5 czy tam top 10. Strasznie trudno, naprawdę. Stoję przed tym regałem z komiksami, patrzę i nie wiem, co wybrać, ale już mam parę tomów wybranych. Staram się obmyślać, co by o nich powiedzieć takiego ciekawego, bo muszę się przyznać, że trochę mi ciężko, bo dla mnie każdy komiks jest tak naprawdę dobry, w każdym znajduję coś ciekawego. No ale to o tym w filmiku, także zapraszam już niedługo. No i oczywiście kolejny odcinek z nowościami Egmontu. No już wkrótce, wczoraj dostałem e-maila o tym, że paczka została już zapakowana i wysłana, więc myślę, że w przyszłym tygodniu, jak będę miał trochę czasu, na pewno nagram, także będziecie mogli zobaczyć, co tam do mnie przyszło. Za dzisiejszy odcinek dzięki. Ja 12 minut już przeleciało, dobra. Także koniec gadania. Jakby co, mam nadzieję, że filmik się podobał. Wszystkiego dobrego w nowym roku życzę oczywiście. Zdrowia oczywiście, przede wszystkim zdrowia. No, pomyślności, szczęścia oczywiście. No i widzimy się, no, już wkrótce. Także cześć i czołem, do zobaczenia.